Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fajny sernik z galaretką. Można taki często kupić w cukierniach. Ten będzie miał bardzo przyjazne makro, bo właściwie będzie to tylko sernik białkowy. Także zmierzam już do kuchni i będę Wam pokazywał, co potrzebne do przygotowania tego dania i jak je zrobić. Tutaj mamy potrzebne składniki. To będzie odżywka białkowa, tutaj będzie o smaku lodów waniliowych. Do tego twaróg, pudry z deskotem akurat, żelatyna, serek chudy, 0% tłuszczu, słodzik. Dzisiaj zamiast sukralozy zwykły słodzik z Tesco. No galaretka jest opcjonalna, bo wiadomo, że galaretkę można też zrobić z żelatyny jakiegoś napoju zero, także to już jest Wasz wybór. Tu mam już rozpuszczoną w małej ilości wody żelatynę, a tutaj już mam przygotowaną, już zastygniętą galaretkę. Jak widzicie, w takiej gumowej formie, żeby potem łatwo to było już po przygotowaniu, kiedy ta warstwa ciasta czy sernika zastygnie, żeby łatwo było to wszystko wyciągnąć. Więc teraz te wszystkie składniki. Zaraz Wam się pojawi tabelka z gramaturami. Wszystkie je zmiksuję razem. Pokażę Wam tą masę, wyłożę ją tutaj do formy. No i zostawię to na noc w lodówce, także rano pokażę Wam już, jak to wygląda po przygotowaniu. No, jak widać, już wyłożyłem całą masę na tą naszą galaretkę i teraz, tak jak mówiłem, to wszystko ląduje w lodówce. No, najwygodniej jest to włożyć po prostu na noc i rano będzie już gotowe. Także pokażę Wam już rano, jak to wygląda po przygotowaniu. Mamy godzinę 6:30, jest już poranek dnia następnego, no i zobaczcie, jak ślicznie nam to wyszło. O, widzicie, mamy właściwie dwie równe warstwy. Jedna serniczek, druga nasza galaretka. Za chwilę ukroję trochę, żeby Wam pokazać, jak to ładnie jeszcze wygląda, żeby nie było, że się rozpada. Dobra, wykroił i Wam pokażę. Ukroiłem kawałeczek. Jak widzicie, wszystko jest w jednym kawałeczku. Nic się nie sypie. O. Także no, z doświadczenia już mogę powiedzieć, że sernik smakuje praktycznie... No, to jest taki sernik na zimno, smakuje praktycznie jak takie, które można właśnie zobaczyć na wystawach w cukierniach. No, makro zaraz Wam się wyświetli. Jest właściwie, można powiedzieć, zabawne i nawet każdy na redukcji zmieści bez problemu taką przekąskę. No, będzie dzisiaj moje śniadanie plus jeszcze trochę warzyw, także ja się zabieram za szamanie przed pracą. Wam i sobie życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.